Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagramy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, z tej strony Andzio i... no... Triss gdzieś już poleciała sobie. Więc my też teraz lecimy. Jak właściwie mnie teraz coś zastanawia. Gdzie ja poszłem z... nie mutacjami, ale z... Aha, ja mam tu jeden ulepszenie znaku Quen. Najszybsza droga byłaby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, No dobrze, 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 nieważne z tym, lecimy. No teraz pytanie, gdzie Triss się podziała? Klatkuje dziwacznie. O! Wszystko w porządku. Czego? Prze co? O co tu biega? No dobrze, pierwszy będę przy drzwiach. No, klatkuje z lekka. Chyba prawdopodobnie dlatego, że mam w tle otwartą Mozillę i ten kolejny odcinek Zagrajmy w, ale niemieckiego let's playera Seeken mam. Ładuje mi się, więc podejrzewam, że dlatego mi. Medialno ostrzega zagrożenie, ale... Nie było to gdzieś tam? No. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Ale chłop ma rację. Cedrico powiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. No i? O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta. Wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież
Jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. No. Lis. Róża pamięci Cimoryl. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. No to ta jest dla... Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcesz, by się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem, łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chorodniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. No to oznacza tylko jedno. A jest! Źle jak na wybrzeżu. No i teraz u nich daje czadu. No. Uważaj, Tis! Au, bolało. Enzid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. Chwileczka, co tu mamy? Dziki gon. Ekstra z gruszów, endriagi, runa ognia, soliny... Chwileczka, co tu jest? Dziki gon. Medalion. No to Triss. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. To ja nazywam praktyczną magię.
No właśnie, na co czekasz? Na co czekasz, chłopie? Aż się zagapię. No. A co tutaj? Wiedźmińska brzytwa. Leto lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril, tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Latające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Mam przerąbane. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen, wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Nie chcę cię stracić. Nie wiem, co się stanie. Ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorvecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Róża pamięci. O. Coś? Geralt? Rosz? Geralt!
A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Dziennik tam, powracając. A, tego nie mogę użyć? Rzeka tajemni, zabójca królów, no dobrze. Porozmawia ze Zoltanem o Skojatel. No dobrze. No, coś tu było? Przestęp. A, tu jest od tych jeszcze rzezi mieszków. Jestem przeciążony. Hip, hip, hura. Rupeć. I coś jeszcze. Jeszcze jestem przeciążony. No tą rudę żelaza wtedy wywalę. To sukno właściwie całe zajmuje mi aż tyle miejsca. Przydałyby się lepsze zbroje, dzięki którym mógłbym, no, wy wiecie. Dzięki którym mógłbym zużyć je właściwie, ten swój zapas sukna. Nekerów już nie ma. Wszystko sprzątnięte. Ładuje się. A w sumie, jak już się ładuje, to niech zapiszę. I teraz do Zoltana. Małe problemy z klatkowaniem mam. No, problemy z grafiką też są. Rozmawiałem z... Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorveta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll, śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Ta gnida coś knuje. Jorvet to chyba wyczuwa, stara się nie prowokować Loredo, tyle że jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. Jakieś wieści? Triss, podobno na barce są ważni. No dobrze. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Wszędzie, wokół złodzieje i bandziory. Kutas. Za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty... Co wiesz o ich chwileczka? Mówię, mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom.
Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. Lepiej to bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. No to moja wieża. A sorki za kadr, bo po prostu kolega potrzebował tłumaczenia z języka niemieckiego. Powiedzmy, że za małą prowizję, jeśli chodzi o tłumaczenie, to mu tam robię. Myślałem gdzieś w eBay i tak dalej, więc... Sprawy biznesowe. Zaletam prowadź. A ja przygotuję. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi... Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. No mówi się trudno. A. Widaćka, nie jest to czasami to miejsce, w które raz ja już próbowałem tu przejść? A no tak, to jest to miejsce. Zoltan. No, idzie. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Aha, ha, ha. Cię zastanawiam, czy jakiś eliksir może szybko sobie wziąć. Picie eliksirów, co tu mam? Kot. Jaskółka, czajka. No, wezmę może to. Tacko. Obrażenie odznaki. O, teraz znak Quen odbija też obrażenia, więc plus 5 powinno dać nawet całkiem nawet niezłe efekty, więc... Tylko, że ten eliksir na wzmocnienie znaków bardzo dużo... wysoką toksyczność, no. Długo by opowiadać. Zasrane to siedzi. No i z takimi unikami idzie walczyć. Z takim znakiem Quen. Shotuben. Sh-
od tyłu. No. Jorwes we własnej osobie. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać się o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Wypuść Zoltana. Puść Zoltana, Jorwet. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje, hen do żony durniu? Na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie! Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Chcę królobójcy. Chcę Leto. Człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nigdy by cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Zaatakowałeś mnie w porcie bez powodu, Jorwet. Jesteś mi coś winien. Nic ci nie jestem winien. Tylko wobec Rosza mam dług, ale obiecuję, że niedługo go spłacę. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Eb Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. No co? A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. A co tak naprawdę? O co tak naprawdę? Czego ty w ogóle chcesz, Jorwet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? A, musi się zastanowić. Ruiny Calmeued. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego akurat... Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Ruszajmy. Nie traćmy czasu. Naładowanie. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać.
Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Miej się na baczności. Leto jest szybki. Nie można zapisać w tym momencie? Kurde, a chciałem katu zrobić. Proszę się wszystko hendożyć. Ale to nie jest głupie. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety, królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Odpowiesz, rozmawiałem z Sarianem. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Blooded One. Dlaczego zabijcie? Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię, a teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Odpowiedź za królem. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy, a jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Jeśli tak stawiasz sprawę... Dość tej farsy. Fedraj! Elle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Roż, czemu? Daj mi miecz! Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. O. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Co? Ja nie mogę... Ach. Trofeum z kraba pojanka. Coś naprawdę ciężkiego potrzebuję. Nie
Mi znakup. Będzie trochę ciężko. Ja pierdzielę. No dobrze, fail. No dobrze, do następnego odcinka, na razie.